podoba. W poniedziałek 20 marca w sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na zaproszenie sympatyków Platformy Obywatelskiej odbyło się spotkanie z senatorem Bogdanem Zdrojewskim. To kolejny ważny polityk opozycji, który odwiedził Dzierżoniów. Dla mnie najważniejsze jest, aby Polska wróciła na ścieżkę rozwoju, na ścieżkę takiego nadrabiania zaległości cywilizacyjnych we wszystkich tych dziedzinach, o których mówiłem, czyli ekologii, oświacie, także w infrastrukturze, w tych rzeczach, które krótko mówiąc ułatwiają życie i stanowią o komforcie naszego życia. To, co mnie najbardziej natomiast boli dzisiaj, to podziały. Często agresja, agresja słowna, agresja taka werbalna. Uważam, że trzeba zmniejszyć te napięcia, te toksyny pojawiające się. Powinniśmy się częściej do siebie, krótko mówiąc, uśmiechać, żyć w pewnym jednak spokoju, pewnym komforcie, bo o to łatwo powalczyć, a według mojej oceny zostało to mocno zniszczone. Chcemy spotykać się z ludźmi, którzy mają duże doświadczenie, ale też i spektrum wiedzy. Naszym tematem przewodnim dzisiaj jest porozmawiajmy o samorządzie, czyli ten prawie trzykadencyjny wątek prezydencki Wrocławia. No i później spojrzenie przez te cztery kadencje sejmowe, dwie obecnie już, ta druga kadencja senatorska i jedna europarlamentarzysty, na pewno dały spektrum spojrzenia nie tylko ze strony tutaj naszego jakby lokalnego rynku czy kraju, ale również w porównaniu do unijnych jakby regionów, bo trzeba wspomnieć, że my jesteśmy w bardzo trudnej obecnej sytuacji, w której z jednej strony się bardzo cieszymy, że Dolny Śląsk jest tym okresie przejściowym i dobrze rozwijającym się regionem, gdzie 75% per capita jest przekroczone, ale przy tak dużym zróżnicowaniu, szczególnie naszej części południa Dolnego Śląska w stosunku do dochodów Wrocławia czy Zagłębia Lubińsko-Górskiego, powoduje, że jesteśmy lekko ubezwłasnowolnieni jako samorząd. Bezcenne są spotkania w małych miejscowościach z ludźmi, którym trudniej jest spotkać się z takimi osobami fantastycznymi jak Bogdan Zdrojewski, bo to kawał wielkiej fantastycznej historii i ja cieszę się, że tutaj jestem. O co najczęściej pytają mieszkańcy takich małych miejscowości? No niestety, mieszkańcy wszędzie mówią praktycznie to samo w całej Polsce. Po pierwsze, ci, którzy przychodzą na spotkania i dominują, to są osoby z opozycji i mówią, że musimy wygrać te wybory, że musimy, najważniejszy dla nich jest program Nasz Cela Plus, czyli że absolutnie nie można odejść od ukarania tych, którzy kradli, czynili przestępstwo. A myśli pani, że tak będzie? No i jestem przekonana, że tak będzie, na 100%. Taki stereotyp panuje, że właśnie tam posłowie, szczególnie posłowie opozycji, nie są aktywni, nie przyjeżdżają, nie rozmawiają. Natomiast ja uważam, że jest odwrotnie. Oczywiście może nie ma to takiego wydźwięku nawet medialnego, jeżeli przyjeżdżają ministrowie czy premierzy, którzy teraz sprawują władzę w Polsce. Natomiast my tutaj naprawdę mamy dobre kontakty z naszymi parlamentarzystami, czy to europosłami, czy senatorami, posłami naszego parlamentu. No i wyrazem tego jest chociażby to dzisiejsze spotkanie. Tak dosyć spontanicznie było ono przygotowywane, ale pomyśleliśmy, że warto już w tym momencie zacząć rozmawiać z politykami również z tej górnej półki, z Wrocławia, z Warszawy. No wiadomo, w jakim momencie jesteśmy. Ważny politycznie rok przed nami, bo na jesień wybory parlamentarne, no i wiosna przyszłego roku wybory samorządowe, więc też chcielibyśmy jako członkowie, sympatycy, działacze Platformy Obywatelskiej pokazać, jaki jest nasz plan na to, żeby coś zmienić, bo to, że trzeba zmienić, ja jestem przekonany, oczywiście pewnie inne osoby mają inne zdanie, natomiast chciałbym, żeby taki przekaz takich spotkań jak dzisiaj chociażby przekonał tych nieprzekonanych, że jednak warto z dobrymi ludźmi, normalnymi, porządnymi rozmawiać i próbować pewnych zmian dokonać, bo naprawdę nie idzie to, co się dzieje w Polsce, według mnie w dobrym kierunku. Ja uwielbiam bywać w miejscowościach, w których jestem pierwszy raz. W Dzierżoniowie oczywiście jestem wiele, wiele razy. Natomiast jak docieram do takiej miejscowości, w której widzę kompletnie nowe rzeczy, albo nowy system wartości, albo nową problematykę, to uważam, że dla polityka to jest bezcenne, bo ta różnorodność i bogactwo musi być uwzględniana w polityce. To nie może być tylko Warszawa, Wrocław czy Kraków. Trzeba uwzględniać wszystkie możliwe te niuanse zbudowane w miejscowościach dużo mniejszych często od Dzierżoniowa, bo one także wymagają pomocy, troski, ale też po prostu zainteresowania. Wybory parlamentarne już jesienią tego roku. Do tego czasu z pewnością odbędzie się jeszcze niejedno takie spotkanie z ważną postacią ogólnopolskiej polityki, zarówno z opozycji, jak i opcji rządzącej.